Szanowni Państwo, bardzo miło mi powitać Państwa na kolejnym, już chyba nie jestem w stanie się doliczyć, którym spotkaniu Demosthenesa. Zaczęliśmy spotkania w czerwcu 2012 roku od pięknego spotkania w Krakowie. We wrześniu. Ja już nie pamiętam. Muszę zrobić slajd, który to pokaże, co robiliśmy po drodze, bo już rzeczywiście mieliśmy tych spotkań kilkanaście i wszystkie bardzo fajne, bardzo ciekawe, z ciekawymi mówcami. Idea spotkań Demosthenesa dla Państwa, którzy są po raz pierwszy, wynikła bardzo spontanicznie. Chcieliśmy zorganizować z Iwoną wydarzenie, które jest w gronie nas wszystkich, zajmujących się biznesem, menadżerów, ludzi od HR-u. Ciągle się spotykamy, rozmawiamy o twardych rzeczach. Pomyśleliśmy, porozmawiajmy o czymś zupełnie ludzkim, zupełnie humanistycznym, wychodzącym poza ramy tego, czym się na co dzień zajmujemy. Pierwsza seria spotkań Demosthenesa była oparta o cytaty zaczerpnięte z różnych źródeł, wokół których toczyła się dyskusja. Drugą, którą zaczęliśmy miesiąc temu, oparliśmy o powiedzenia bądź przysłowia. Dzisiejsze spotkanie w związku z tym, jego tytuł został zaczerpnięty z Machiavellego. Co prawda jest to już pewna parafraza tego jego powiedzenia. Cel uświęca środki. Cel uświęca środki tak naprawdę jest cytatem z Il Principe, czyli książę. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po włosku Il Principe książę tak naprawdę mamy pochodną w naszym języku pryncypia, czyli podstawy pewnego naszego funkcjonowania, działania. I tutaj jest ta gra słów, która w języku włoskim bardzo ładnie została pokazana. Pierwotnie to powiedzenie celu uświęca środki brzmiało troszeczkę inaczej. Każdy widzi to, co wydaje się być kilku, naprawdę mówię, kim jesteś. Spróbujmy zatem książę, aby wygrać i utrzymać stan, to środki zawsze będą oceniane honorowo i chwalone przez wszystkich. Zapraszam pierwszego mówcę. Marek Kowalczyk jest szefem firmy Mandarin Project Partners. Dobrze mówię. Zajmuje się projektami, zajmuje się kierowaniem zespołami w taki sposób, aby były jak najbardziej efektywne. Marku, oddaję Ci głos. Jeszcze może dopowiem jedną rzecz. Marek jest również kuratorem, chyba ciągle, prawda? Tak. Marek jest kuratorem TED z konferencji TED z Wrocław i no, dzisiaj jest w odwróconej roli, bo tam jest prowadzącym i znaczy organizatorem i prowadzącym i wybiera mówców i w ogóle tam dogaduje i tak dalej, a dzisiaj musi sam sobie poradzić właśnie z takim wyzwaniem, z taką rolą, jaki zwykle stawia właśnie swoich partnerów tam we Wrocławiu. Więc tak, dzień dobry Państwu. Czy cel uświęca środki? Pytanie jest tendencyjne, bo kiedy przygotowywałem się do tego wystąpienia, bardzo się obawiałem, że wszyscy powiedzą nie. I kiedy rozmawiałem z Iwoną wcześniej, przygotowując się, to ona powiedziała: Marek, słuchaj, kurczę, nikt nie chce powiedzieć, że tak. No to my będziemy podgrywali tych, co się nie zgadzają. No, więc obawiam się, że niestety nie będę oryginalny w mojej tezie. Obawiam się, że moja odpowiedź nie będzie tutaj przeważająca, choć dostałem też informację, że są tacy, co będą twierdzić inaczej. No ale ja nie chcę być oryginalny. Nie chcę być oryginalny w tezie, w uzasadnieniu, ani w przykładzie, który podam na koniec, bo ja nie chcę być dzisiaj oryginalny. Ja chcę się zachować tak jak Sokrates. Sokrates, który w jednej ze swoich wypowiedzi przywoływał się do takiego natrętnego gza, czyli takiej wrednej muchy, który kąsa i pobudza te ospałe Ateny. Jest taka pora poobiednia, troszeczkę już niemalże drzemkowa, siestowa, więc ja Państwa będę chciał tak trochę tutaj wkurzyć moim wystąpieniem. Tylko mam nadzieję, że nie skończę jak Sokrates dzisiaj wieczorem. Lepiej niż nie być. No niestety za późno, już wybiłem. Więc moim celem będzie zmanipulowanie Państwa.
ja będę dzisiaj Państwem manipulował w trakcie tego krótkiego wystąpienia i będę manipulował w taki sposób, że najpierw będę chciał, żebyście Państwo się ze mną zgodzili, a następnie jak przyjdzie co do czego, żebyście temu zaprzeczyli. W ten sposób chciałbym troszeczkę poruszyć tutaj nasze postrzeganie świata dla pewnego problemu, który uważam, że jest dosyć istotny dla naszego współczesnego świata. Ostatnio czym dłużej nad tym problemem myślę, tym bardziej się staje radykalny w jego percepcji. Oczywiście, mimo powagi tego tematu, nasza dyskusja nie ma żadnego znaczenia praktycznego, ale ponieważ jesteśmy dobrze odżywieni, jesteśmy ubrani, nic nam się na głowę nie leje, więc sobie możemy być dzisiaj niepraktyczni. Mamy taki luksus tego, żeby nic zupełnie z naszej dyskusji nie wyglądało, nie wynikało praktycznie. Ale teraz, jako filozof wykształcenia, zanim przejdę dalej, chciałbym pokrótce dokonać takiej, może trochę nudnej, ale takiej analizy tego powiedzenia w takim jego oryginalnym sformułowaniu: cel uświęca środki. Ponieważ ja skończyłem filozofię na Kulu, wiadomo, od Berlina do Seulu filozofia tylko w Kulu, a są żywe były tradycje szkoły polsko-warszawskiej, więc takie podejście analityczne, więc zawsze na początek należało przeanalizować i nazwać to, o czym się będzie mówić, więc tak pokrótce, nudno i filozoficznie, a potem manipulacja. Więc tak, moje rozumienie tego sformułowania cel uświęca środki jest następujące. Jakbyśmy sięgnęli na przykład do Ludwika von Misesa, który napisał taką bardzo grubą książkę Human Action, czyli ludzkie działanie, on mówi tak, człowiek działa. Co to znaczy człowiek działa? To znaczy dobiera środki do osiągnięcia pewnych celów. To oznacza działanie. I według tej koncepcji człowiek nie może nie działać, tak jak się człowiek nie może nie komunikować. Nawet zmarli się komunikują, są takie stwierdzenia, że więc człowiek nie może się nie komunikować. Musi. Nie może też nie działać, czyli nawet można działać poprzez zaniechanie. Więc mamy taką parę, cel i środek, i do osiągnięcia tego celu. I teraz zdaniem Misesa to działanie jest zawsze racjonalne. Co to znaczy, że działanie człowieka jest zawsze racjonalne? Oznacza to, że człowiek zawsze dobiera swoim zdaniem najlepszy sposób do osiągnięcia zadanego sobie celu. Czyli to, co mu się wydaje najlepszym sposobem do realizacji, to wybiera. Oczywiście z obiektywnego punktu widzenia człowiek może się mylić, to znaczy subiektywnie może mu się wydawać, że to jest najlepszy sposób, ale obiektywnie może to być sposób słaby. Jeszcze tylko jedno rozróżnienie i przechodzę do przykładu. Mogą wystąpić dwa rodzaje błędów. Może to być błąd formalny rozumowania, to znaczy człowiek kombinując mniej lub bardziej świadomie, szukając tego sposobu, może się po prostu w swoim rozumowaniu pogubić. To znaczy przesłanki są prawdziwe, ale wniosek nie wynika z przesłanek. Więc może to być błąd logiczny. Może być też tak zwany błąd materialny, czyli przesłanki mogą być fałszywe, rozumowanie nawet jest poprawne, ale punkt wyjścia jest nieprawdziwy. To też może prowadzić do błędnego dobrania środków do celu. To tak z punktu widzenia logicznego, struktura działania, cel, sposób i pewne założenia, które wiążą jeden cel ze sposobem jego osiągnięcia, mam nadzieję, w logicznie poprawny sposób. To jest jedna analiza. Druga analiza, po której szybko przejdę do przykładu, jest następująca. Otóż działanie może być skuteczne. Działanie skuteczne to takie, które osiąga zamierzony cel. Tam to była analiza z punktu widzenia logicznego, a teraz analiza z punktu widzenia prakseologicznego czy pragmatycznego. Działanie skuteczne osiąga założony cel. Działanie nieskuteczne tego celu nie osiąga. I trzecia kategoria, najbardziej ciekawa, działanie przeciwskuteczne, czyli działanie, które osiąga cel odwrotny do zamierzonego. To jest bardzo ciekawa kategoria działań. Ona bardzo często występuje w złożonych systemach, w systemach takich jak gospodarka czy relacje międzyludzkie. Najbardziej takim obrazowym jest przykład, jak pies nam zabierze rękawiczkę albo czapkę i ucieka i się bawi, to w jaki sposób zabrać temu psu rękawiczkę, czapkę, szalik? No na pewno nie biegając za nim i mu to nie wyszarpując, dlatego że to jest działanie przeciwskuteczne, tym większą radość pies będzie miał z tego, żeby nam to zabrać. Trzeba, żeby tę rękawiczkę odzyskać, trzeba ją po prostu całkowicie zignorować. Więc to jest taki przykład działania przeciwskutecznego. I oczywiście, teraz jeszcze ostatnia rzecz, proszę Państwa, a mianowicie działanie może być skuteczne, ale niedopuszczalne. Czyli innymi słowy, chcę stwierdzić, że istnieje pewien zbiór założeń, które w automacie dochodzą do tej pary
cel, środek i założenia, które mają mi dać gwarantować skuteczność tego mojego działania, dochodzi jeszcze pewien zbiór założeń jakby z zewnątrz dochodzących, które ograniczają wybór skutecznych sposobów. Czyli spośród sposobów skutecznych mogą być sposoby niedopuszczalne. Ale skąd one się biorą? Skąd biorą się te założenia, które ograniczają nam wybór dopuszczalnych działań spośród działań skutecznych? Posłużę się cytatem. Some men say the earth is flat. Niektórzy mówią, że Ziemia jest płaska. Some men say the earth is round. Niektórzy mówią, że Ziemia jest okrągła. But if it is flat, could Parliament make it round? Ale jeśli Ziemia jest płaska, to czy Parlament może ją zaokrąglić? And if it is round, could the king's command flatten it? A jeśli jest ona okrągła, to czy rozkaz króla może ją spłaszczyć? Tak w swojej obronie na początku XVI wieku mówił święty Tomasz Moore, który odmawiał uznania Henryka VIII jako prawowitej głowy kościoła katolickiego w Anglii, co król uznał za zdradę stanu. No i Tomasz Moore przywoływał zdrowy rozsądek i tak zwane prawo naturalne. Więc oczywiście król może się ogłosić, kimkolwiek chce być, ale czy to znaczy, że na mocy tej jego woli rzeczywiście tak się staje? No, Tomasz Moore miał rację, Henryk VIII miał topór, no i nie zawahał się go użyć. Więc jakby w tym sporze o głowę kościoła w Anglii Tomasz Moore stracił głowę, ale zyskał miłość świętości. Więc niestety, albo stety, w dziedzinie prawa naturalnego wszyscy mu podlegamy. Nawet jeżeli, tak jak Henryk VIII, mamy prawo stanowione, które akurat on sam stanowił, czy w dużej mierze wpływa na jego stanowienie, i to był. Immanuel Kant był filozofem, który próbował wyrazić tę ideę w postaci tak zwanego imperatywu kategorycznego. Jedno ze sformułowań tego imperatywu kategorycznego brzmi: postępuj zawsze według takiej maksymy, abyś mógł zarazem chcieć, by stała się ona podstawą powszechnie obowiązującego prawa. Oczywiście, proszę Państwa, ten imperatyw kategoryczny jako wyrażenie, ostateczne wyrażenie tej koncepcji prawa naturalnego jest prawem słabym. To znaczy, on nie ma takiego samowdrażającego się charakteru jak prawo grawitacji. No, prawo grawitacji jest jakby, w nim samym jest zawarty mechanizm jego implementacji. To znaczy, jak wyjdę z 10 piętra i powiem, ignoruję prawo grawitacji mocą, prawda, tutaj mojego, nie wiem, namaszczenia jako króla, prawo grawitacji nie obowiązuje, wychodzę, robię jeden krok, spadam, mój błąd jest boleśnie zweryfikowany. Niestety prawo naturalne nie ma takiego mechanizmu samoweryfikacji, natomiast religia od wieków takie mechanizmy starała się dostarczyć, czyli jeżeli poprzez koncepcję na przykład grzechu, tak, czyli ci, którzy łamią prawo boskie, potem się smażą w piekle, tudzież dosięgnie ich kara na ziemi. To tyle teorii. A teraz pewien przykład, pewna ilustracja i manipulacja. Otóż tak, mam nadzieję, że uda się, jestem pierwszy, więc nie mam takiego benefitu rozgrzanej publiczności, więc będę sam sobie musiał Państwa rozgrzać. Dlatego spodziewam się, liczę na wywołanie sporej kontrowersji. Najpierw część taka wydaje się niekontrowersyjna. Czy zgodzicie się Państwo ze mną, że w duchu czy to imperatywu kategorycznego, czy to prawa naturalnego, czy czego by tam nie było, zdrowego rozsądku, czy zasadniczo zgodzić się ze mną, że prawdziwe, słuszne jest zdanie, nie należy kraść? Tak. Tak. Okay. Na to liczyłem. Dobrze. To teraz przykład numer jeden. Malinowski zabiera Kowalskiemu pod groźbą przemocy rower. Kowalski wcale tego roweru oddać nie chce. Ale Malinowski mu go zabiera. Czy Malinowski postąpił źle? Nie tu jest pułapka. No tak. Czy chcielibyście, żeby prawem, powszechnie obowiązującym prawem było to, że każdy może wziąć co chce od każdego? No nikt by tego nie chciał, więc w ewidentny sposób wydaje się być to złe. I większość osób, którzy nic nie mają. No tak, ale to jest jakby popadnięcie tak
pewną sprzeczność, bo jeżeli wszyscy mieliby wszystkie, to nikt by nic nie miał. Więc to jest taki przykład takiego jakby tego logicznego podejścia Kanta. On głową nie zapłacił, ale żył w takim miejscu i czasie, żeby sobie spokojnie takie rozważanie podać. A jeżeli, pójdźmy krok dalej, a jeżeli Malinowski zabierze Kowalskiemu rower, nie rower, samochód pod groźbą przemocy, który mówi, dawaj furę. To nie ładnie. Dobrze, źle, czy jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej. No jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Prawda? A proszę Państwa, a czy zgodzicie się ze mną, że to działanie tego Malinowskiego, czy to zabranie roweru pod groźbą przemocy, czy to samochodu, jest złe, nawet jeżeli ten Malinowski zabiera Kowalskiemu rower lub samochód i oddaje Zielińskiemu, bo uważa, że Zieliński bardziej potrzebuje tego roweru lub Zielińskiemu bardziej się należy ten samochód. Czy nadal uważacie, że to jest złe? Tak. 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 Dobrze. Mamy tam te nasze ankiety, czy nie? A jeśli Malinowski jest pracownikiem Urzędu Skarbowego i pod groźbą przemocy zabiera Kowalskiemu pewną kwotę na rzecz budowy, widać czy nie widać, stadionu narodowego. Ponieważ tenże Malinowski uważa, że budowa stadionu narodowego słuszna jest i Kowalski chce czy nie chce, do stadionu się dołoży. To jest podwójne, podwójnie źle. To jest podwójnie źle. Ja nie wiem, czy w tym przypadku imperatyw kategoryczny też obowiązuje, czy jest jakieś ale? Nie, jest jakieś ale, dlatego że nie można porównywać działania urzędnika działającego w imieniu państwa z indywidualnym działaniem. O, zawod! Na to właśnie liczyłem. Jak to się... Panie redaktorze, panie rzeczniku, tak. Panie ministrze się mówiło, że w rządzie mówi panie ministrze, panie prezesie. Dobra. Inny przykład. Mam nadzieję na równie ożywioną, a nawet jeszcze bardziej ożywioną dyskusję. Od niepamiętnych czasów fałszowanie pieniędzy było bardzo surowo karane. W Niemczech podobno za to gotowano wrzącym oleju. Wrzący olej jest bardzo gorący. Au! Sprawdziłem. W Polsce, zgodnie z artykułem 310, paragraf 1 kodeksu karnego, fałszowanie pieniędzy ma kategorię zbrodni. Zbrodni. Podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 5 lub karze lat 25 pozbawienia wolności. Więc to nie przelewki. Dla porównania, zgodnie z artykułem 148, paragraf 1 kodeksu karnego, zabójstwo. Niewiele więcej. 8 lat, 25 albo dożywocie. Więc fałszowanie pieniędzy jest porównywalne z zabójstwem. Bardzo blisko. Bardzo blisko. Surowość kary jest spowodowana tym, że w gruncie rzeczy fałszerz to jest bardzo wyrafinowany złodziej. A jeśli fałszerz działa sprawnie, to znaczy te jego środki, czy też znaki są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do odróżnienia od znaków tych oryginalnych, to on każdego okrada w stopniu proporcjonalnym do tego, ile wprowadził do obiegu. Czyli jeżeli w gospodarce jest 1000 jednostek, a fałszerz produkuje 100 jednostek, które są nie do odróżnienia, one wchodzą do obiegu, no to on przechwytuje dobra za 100 jednostek, nic w zamian nie dając. Czyli każdego średnio, jak te pieniądze się rozpłyną po gospodarce, każdego skupną średnio na 10%. Tak? Złe. A jeśli fałszerz jest bankiem? Centralnym lub komercyjnym? Podobnie jak Henryk VIII, taki fałszerz działa w pełnym majestacie prawa stanowionego. Wprowadza on do obiegu istotne sumy tak zwanego pieniądza, według teorii Misesa, nie tylko szkoły austriackiej, to z prawdziwym pieniądzem to w ogóle nie ma nic wspólnego, to coś, no ale się nazywa, a wszyscy my, którzy jesteśmy zobowiązani ustawą i nawet jest tam napis, że są bilety Narodowego Banku Polskiego, są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ci, co pamiętają, jak była stupa jeszcze z Waryńskim, to się tak zaginało i się wychodziło, bilety Narodowego Banku Polskiego są niczym w Polsce. Nie wiem, czy pamiętacie? Tak. No więc tak, w ten sposób ten bank centralny oraz banki komercyjne, które działają w systemie rezerwy cząstkowej, czyli pożyczają pieniądze, których nie mają de facto i potem my je musimy oddawać i to jeszcze z odsetkami, one systematycznie okradają wszystkich w majestacie prawa. Więc, drodzy słuchacze, apeluję z tego miejsca
o 25 lat dla członków Rady Polityki Pieniężnej, a dla gubernatorów FED dożywocie. No chyba, że uchwałą parlamentu możemy uczynić marchewkę owocem, a raka rybą. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Marku bardzo za wypowiedź, która... Ale nie odpowiedział na to pytanie. Uświęca czy nie uświęca? Nie odpowiedział. Nie, nie, oczywiście, że nie uświęca. Nie. To było pierwsze. Nie, nie uświęca. Nie, oczywiście, że nie uświęca, ale podałem przykład, że właśnie teoretycznie nie uświęca. Wiesz co, jak mówiłeś o tym nie kradnij, to pomyślałem, że wszystkie 10 przykazań można tak przeanalizować. Jak się zamkną w 4 słowach, to mówimy tak. Dokładnie tak, prawda? Ale jak rozbudujemy następne zdanie, to już te tak robi się takie coraz lepsze. No właśnie, lepsze. Teoretycznie każdy się i z tym zgadza. Ja ale... jeszcze dopowiem, żeby była jasność. Sądzę, że gdzieś tam na końcu byśmy doszli do tego błyszczącego, tak, po długim wywodzie, prawda? Ale albo krótkie, nie kradnij, albo właśnie tam cała historia filozofii, prawda? Dlatego nad tym nie warto się zastanawiać, tylko skoro jest, tak mamy się stosować. No. Tak jak do prawa. Nie dyskutujemy z prawem. A to jest prawo polskie. A czy o tym Fedzie dopowiem? Przecież to jest instytucja prywatna. Fed nie jest bankiem państwowym bynajmniej.